Cześć, mam na imię Sławek. Czy wiedzieliście, że istnieje takie urządzenie jak robot do mycia okien? No właśnie, dzisiaj pokażę Wam takie urządzenie. Jest to model R3 producenta Hobot. Oferta tego tajwańskiego producenta jest zdecydowanie najszerszą ofertą robotów sprzątających dostępną na naszym rynku. Urządzenie ma owalną obudowę i nowoczesny design. Pracuje na dwóch pierścieniach, na których znajdują się ściereczki z mikrofibry. Ściereczki są wielokrotnego użytku. Robot wyposażony jest w dwie ultradźwiękowe dysze, które automatycznie podają płyn na czyszczoną powierzchnię. W zestawie znajdziemy 6 ściereczek z mikrofibry wielokrotnego użytku, detergent, pilot zdalnego sterowania, linkę zabezpieczającą oraz kabel zasilający z przedłużaczem. Producent udostępnia nam aplikację w języku polskim. Dodatkowym ułatwieniem w obsłudze jest fakt, że robot komunikuje nam głosowo najważniejsze informacje, oczywiście w języku polskim. Hobot 3R jest banalnie prosty w obsłudze. Wlewamy detergent do poziomu max, następnie uruchamiamy urządzenie i przykładamy do okna. Możemy je uruchomić ręcznie, wciskając guzik znajdujący się na robocie, lub uruchomić urządzenie z poziomu pilota. Robot w trybie automatycznym wykona 2 pełne cykle pracy, poziomy i pionowy. Zawsze skończy pracę w miejscu, w którym ją rozpoczął, komunikując nam to sygnałem dźwiękowym. Robot pracuje na przewodzie zasilającym. W przypadku utraty zasilania mamy wbudowany tutaj system UPS. Pozwoli on nam utrzymać robota przez 20 minut na czyszczonej powierzchni. Oczywiście robot poinformuje nas o tym wydarzeniu, że jest w trybie awaryjnym. Będzie to sygnał dźwiękowy. Brak prądu. Sprawdź przewód zasilający. Miejscem pracy Hobota R3 są nie tylko okna w salonie. Świetnie sprawdzi się w łazience, na gładkich płytkach oraz kabinie prysznicowej. Charakter pracy tego urządzenia przypomina nam ręczne mycie i polerowanie okien. Jak widzicie, znakomicie się sprawdza również na lustrach. Urządzenie wyposażone jest w czujniki laserowe, dzięki którym robot nie spadnie z powierzchni bezramowej. Kolejnym miejscem pracy, gdzie przyda się nasz robot, jest na przykład oranżeria. Okna są wysokie, ale nie jest to problem. Robocza długość przewodu zasilającego to 5 metrów. Do pracy na zewnątrz i przy dużych wysokościach stosujemy linkę zabezpieczającą. Warto w ten sposób zabezpieczyć robota. Przy pracy na zewnątrz pamiętajmy, że temperatura powinna być dodatnia, a okna suche. Należy też pamiętać o wymianie ściereczek. Czysta ściereczka to brak smug po czyszczeniu. Podsumowując, Hobot R3 to nieduże urządzenie, a ilość pracy, którą wykona, jest ogromna. Urządzenie nie służy do pracy przemysłowej, natomiast świetnie sprawdzi się w domu czy w małej firmie. Jak widzieliście, jego zastosowanie jest bardzo wszechstronne. Wszystkie produkty oraz akcesoria firmy Hobot znajdziecie w ofercie Media Expert. Zapraszamy!